Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo dobry przepis na prostą pastę, bardzo smaczną, z twarogu i jajek. Jajka oczywiście na twardo. Najpierw zajmę się twarogiem, który trzeba troszkę rozkruszyć. Jak widzieliście, to jest taka paczka około 300 gram. Na każde 100 gram jedno jajko ugotowane na twardo. Ta pasta szczególnie jest pyszna moim zdaniem, jeśli jej nie zmiażdżymy na papkę. Myślę, że z kupnem takiego twarogu nie ma najmniejszego problemu. Jest wielu producentów. O, ładnie podrobione. Teraz wkroję. Można wkroić, posiekać jajka lub posłużyć się takim szybkim sprzętem, kratką do sałatek. Będzie jeszcze szybciej. Jeśli jajko będzie wyczuwalne w paście, pasta będzie bardziej smaczna. Teraz do pasty dodam jeszcze łyżkę majonezu, taką sporą, z brzuszkiem. Szczyptę pieprzu. Soli. Zanim wymieszam wszystkie składniki, posiekam jeszcze pęczek szczypiorku. Jeśli lubicie smak twarogu ziołowy, również będzie to pyszny zestaw. Do twarogu dodaję około 1/3 szklanki mleka. To zależy, jaka będzie gęstość. Najpierw dodam połowę ilości mleka. Zorientuję się po mieszaniu, czy jeszcze muszę go dodać. Jeśli nie, pasta jest gotowa. Trzeba tylko spróbować według własnego uznania. Do pasty polecałabym także dodać szczyptę cukru. Tak dla równowagi smaku jest naprawdę ten smak zdecydowany i o wiele lepszy. Życzę smacznego, pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.